Licealistka z pierwszej D, Ola Kępa, przychodzi do szkoły przygnębiona, bo rano dostała mandat za jazdę tramwajem bez biletu. Ej, oddawaj te pieniądze. Słuchaj, podniosła pieniądze z podłogi. Ale jak to? Przecież widziałeś, że wypadły mi z kieszeni. Słuchaj, pieniądze leżały na podłodze, ja je zabrałam, to są moje, tak? Ale oddawaj je. Ej, co weź w ogóle? Co ty mówisz? Jak nie oddasz, to pójdę powiedzieć nauczycielom. To mów, ciekawe, kto ci uwierzy w to, że cię okradą. Znalazłam kasę, a ty wymyśliłeś, że jest twoja. Weź. Oli bardzo podoba się licealista z drugiej A, Jarek Zając. Dziewczyna chciałaby go poderwać, ale nie wie jak. Połóż proszę pod ławką, żeby nikt tego nie rozsypał. No kurde, no. Żeby nikt tego nie rozsypał. Ale nie, fart, pomogę ci to pozbierać. Serio, chce ci się? No a co to za problem? Przecież we dwójkę zrobimy to szybciej. W sumie rację. Ciekawe, po co Dudziakowi tyle piłeczek ping-pongowych? Może zostaje sobie w szkole sam po lekcjach i gra sam ze sobą? Może. Wiesz co, nie przepadam za ping-pongiem. No, ja też niekoniecznie. Wiesz co, bardziej wolę ściankę wspinaczkową. Próbowałaś kiedyś? Nie, ale bardzo chciałabym spróbować, tylko nie mam z kim. Serio? No to może pójdziesz ze mną po lekcjach. Pokażę ci co i jak. Ja wchodzę za darmo, bo mam karnet. A ciebie wprowadzę i powiem, że chcesz spróbować. No to też wejdziesz za darmo. To jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nie dość, że mam hajs, żeby zapłacić mandat, to jeszcze Jarek się ze mną umówił. Ja normalnie nie wierzę, że można mieć takiego farta. O, słuchaj brat, mam do ciebie interes. Wiesz co, ja do ciebie też. Bo musisz mi pomóc znaleźć jedną laskę. Co prawda, nie wiem jak ma na imię, nie skoro jest klasy, ale wiem jak wygląda. Pomogę ci, ale pożyczysz mi dzisiaj hajs, dobra? Umówiłem się z super laską, no i chciałbym dziewczyną i chciałbym jej kupić pizzę. No właśnie w tym jest problem, że ta laska, której szukam, ona mnie okradła. Jarek nie ma pojęcia o tym, że dziewczyna, która okradła jego brata, to Ola. Jestem gotowa, idziemy? Chodźmy. Czaisz, że jakaś laska okradła mojego brata? Serio? Przykro mi. Filipowi wypadł hajs na podłogę, a ta go podniosła i ukradła. Ola boi się, że Jarek pozna prawdę. Nie ma pojęcia, jak wybrnąć z kłopotliwej sytuacji. Tymczasem Jarkowi bardzo podoba się Ola i ma nadzieję, że zostaną parą. Hej, jak tam po wczoraj? Świetnie się z tobą bawiłam, naprawdę. Chętnie bym to dzisiaj powtórzył. Serio? No to super. Słuchaj, chciałabyś być moją dziewczyną. Wiem, że znamy się krótko, ale naprawdę mi się z tobą świetnie dogaduje. Jasne, że chcę. Też mi się z tobą świetnie gada. A tak w ogóle to jak ta akcja z tą kradzieżą, z twoim bratem? Nie wiem, ale jak mój brat się pojawi, to trzeba znaleźć tą złodziejkę. Ja pierniczę, ale mam przewalone. Przecież Jarek zaraz się dowie, że okradł jego brata. Muszę jakoś znaleźć tego typa i z nim pogadać. To jest moja jedyna szansa, żeby nie stracić Jarka. Nie dopuszczę do tego, żeby mój brat spotykał się ze złodziejkami. Zaraz mu wszystko powiem. Ja ci oddam hajs, a ty mu nic nie powiesz. W życiu go nie okłamię. Zrobimy tak, jak ci mówię. Ja ci oddam hajs, a ty będziesz siedział cicho. A kiedy? Postaram się jak najszybciej. To zapamiętaj sobie, że masz czas dzisiaj do końca lekcji. Ola nie chce, aby jej nowy chłopak dowiedział się, że to ona okradła jego młodszego brata. Dziewczynie udało się pożyczyć 50 zł, które chce dać Filipowi. Liczy, że uczeń nie powie bratu prawdy. Mam sobie hajs, proszę. Ale co to jest? 5 dych, nie widzisz? Przecież wiesz, że miał być 7. No dobra, dzisiaj masz 5, jutro będziesz miał 2, w czym masz problem? Nie ma takiej opcji. Albo dasz całą kasę, albo Jarek się wszystkim dowie. Ola Kępa postanowiła, że ukradnie pieniądze, które ma oddać młodszemu bratu swojego chłopaka. Ale co zrobisz? Zostaw te pieniądze! Nikomu ani słowo pożałujesz, rozumiesz? Ale no odłóż tą kasę, no! Ola chce jak najszybciej oddać pieniądze Filipowi. Ma nadzieję, że dzięki temu Jarek nie dowie się o kradzieży i sprawa się zakończy. Poczekaj, Filip. Ola! Zostałaś przyłapana na gorącym uczynku, jak okradałaś sklepik szkolny. To jest ta kasa? Jesteś wolny, dziękuję ci bardzo. No słucham. Możesz powiedzieć chociaż dlaczego? Ale to on mi kazał! Bo ona mnie okradła. Co? Ale jak to? Wczoraj dostałam mandat za jazdę bez biletu, no i nie miałam kasy, żeby go zapłacić. No a Filipowi wypadło to się ten dyszek, no i ty ja mu je zabrałam. W życiu bym nie pomyślał, że Olka jest złodziejką i oszustką. Totalnie się na niej zawiodłem i nie widzę sensu, aby z nią dalej być. Nie ma takiej opcji. Jak ja żałuję tego, co zrobiłam. Chciałam tylko zapłacić głupi mandat, a nie dość, że straciłam fajnego chłopaka, to jeszcze wszyscy w szkole dowiedzą się, że okradłam szkolny sklepik. Ale wstyd, ja mam ochotę zapaść się pod ziemię.
Ola została ukarana przez dyrektora naganą, a rodzice wstrzymali jej kieszonkowe. Uczennica żałuje swojego zachowania i przykro jej, że straciła fajnego chłopaka.